I powitałam się z Wami dzisiaj mocnym akcentem. A to, co widzieliście, to było jedno z miejsc, gdzie przyjeżdżają turyści, którzy odwiedzają Wrocław. Panorama Racławicka, ogromne, monumentalne dzieło stworzone przez Jana Stykę przy współpracy Wojciecha Kossaka i jeszcze wielu innych malarzy upamiętniający bitwę pod Racławicami. To malowidło jest w formie panoramy, to znaczy takiej konstrukcji, gdzie obraz jakby stanowi jedność z trójwymiarową scenografią. I to wszystko powoduje, że rzeczywiście jak się tam jest i ogląda się, to ma się w pewnych momentach takie zachwianie, czy rzeczywiście to jest obraz, czy to są już elementy scenografii. Robi wrażenie, trzeba przyznać, że robi wrażenie. Także jeżeli jeszcze nie widzieliście panoramy racławickiej, a będziecie we Wrocławiu, to bardzo Was zachęcam. Tym bardziej, że bilet, który kupuje się na panoramę racławicką, uprawnia jeszcze do wstępu do innych muzeów, do Pawilonu Czterech Kopuł, Muzeum Narodowego, Muzeum Etnograficznego, a i bilet ten jest ważny przez okres 3 miesięcy. Także zawsze można sobie tutaj jeszcze troszeczkę więcej zobaczyć. Myślę, że do tych muzeów ja Was również zabiorę w najbliższym czasie. A jeżeli mowa o najbliższym czasie, to w tej chwili jeszcze korzystam z mojego ostatniego dnia, bo już zaczyna się rok akademicki, zaczynają się moje zajęcia. I jeszcze idę do drogerii DM, ponieważ chciałabym kupić kilka kosmetyków z Glam Shopu, a tam one są dostępne stacjonarnie. No i w ogóle muszę zobaczyć też, co w tej drogerii DM się znajduje. Także zabieram Was ze sobą i spotykamy się już po moim powrocie. I jesteśmy na miejscu. Zobaczcie, jaka jest duża szafa Glam Shopu. Ostatnio jak byłam, to była zdecydowanie mniejsza chyba. Jest naprawdę dużo kosmetyków, mnóstwo cieni i też są testery, także można sobie każdy cień zobaczyć. Super! Oczywiście kosmetyki Balea, tym razem tutaj do włosów. Naprawdę jest spory wybór tych produktów. Żele pod prysznic różnego rodzaju. Miałam ten taki cytrynowy, bardzo fajny był na lato. I jeszcze kolejne. Są też oczywiście inne kosmetyki naturalne, uzdrowisko, na przykład Mia, Orientana, Bibio, różnego rodzaju. No i to, co mnie najbardziej dzisiaj interesuje, czyli balsamy, masło do ciała, firmy Alverde i Balea, też jest ich tutaj sporo. Pojawiły się już też kalendarze adwentowe Alverde, cena 99,95, także jak ktoś jest zainteresowany, to bardzo proszę. I pokażę Wam, co kupiłam. Niedużo, ale takie rzeczy, które chciałam. Znaczy na początek żel pod prysznic. To jest ta wrocławska edycja do skóry wrażliwej. Tutaj mamy wrocławskie zabytki i krasnala, także, które się łączy, wiąże jakoś tam z Wrocławiem. Powiem Wam tak, że te żele Balea pachną przepięknie, ale prawie wszystkie mają takie słodkie, owocowo-kwiatowe zapachy i ja nie przepadam za tego typu zapachami, a ten żel jest taki lekko bardziej orzeźwiający, także jest. Dwie nowości, czyli takie rzeczy, których jeszcze nie miałam, to jest masło do ciała, masło do stóp, przepraszam, do bardzo suchej skóry i w składzie ma ono co? Masło Shea, ekstrakt z limetki bio i echinacei, czyli naszej jeżówki pospolitej bio. Myślę, że będzie dobre. Ja już miałam inne masło z tej firmy i bardzo dobrze mi się sprawdzało. A i tu jest właśnie masło do ciała, ponieważ jesienią a moja skóra staje się bardzo sucha. No, na pewno dlatego, że często nosimy grube ubrania, swetry i tak dalej i ta skóra jednak się wysusza. Także balsamy czy jakieś takie lotiony zamieniam na bardziej treściwą konsystencję. I to jest masło z orzechami. Gdzieś tu mają, wszystkie etykietki są po polsku, także możemy sobie odczytać. Masło do ciała, do skóry bardzo suche, z orzechami macadamia bio i właśnie masłem Shea. No, mam nadzieję, że będzie
też mi się dobrze sprawdzało. I jeszcze trzy rzeczy, jedna mi uciekła przed chwileczką, i jeszcze trzy rzeczy z Glam Shopu, po które właściwie poszłam i właśnie które kupiłam. Pierwsza rzecz to jest kredka, o właśnie, kredka do oczu, żelek, i mój kolor to jest gorzka. To jest, jak sama nazwa wskazuje, kredka do oczu, ale ona ma mieć taką bardzo miękką konsystencję, co umożliwi łatwiejsze malowanie oka, robienie kresek i też takie delikatne rozcieranie kresek, bo zauważyłam, że jednak podkreślanie konturu oka, górne powieki dobrze wygląda. Ona jakby tak optycznie wtedy zagęszcza linię rzęs. No a ta miękkość kredki myślę, że ułatwi mi niewprawionej za bardzo w robieniu takich kresek sprawę. Za chwileczkę ją otworzę i pokażę Wam, jaka to jest konsystencja. I dwie inne rzeczy to są pojedyncze cienie. Ten cień nazywa się Sople, też go za chwileczkę otworzę, a drugi cień nazywa się Biała Brzoskwinia. Chodziło mi tutaj o bardzo jasne cienie, taki cień podstawowy do właściwie każdego make-upu, makijażu oka, a ten drugi też do zaznaczenia kontura oka. Jeśli chodzi o cennik, to kosztuje chyba tak jak na stronie Glam Shopu, cienie gdzieś 13 chyba złotych każdy, kredka 28, tak mi się przynajmniej wydaje, ale w każdym razie na stronie DM-u na pewno będą bardzo podobne ceny jak w Glam Shopie, no a zawsze po pierwsze nie trzeba płacić za przesyłkę, a po drugie najważniejsze można sobie sprawdzić, bo oczywiście te cienie były do dotknięcia, były testery, także mogłam sobie sprawdzić ich konsystencję, a przede wszystkim kolor, odcień, także za momencik je otworzę i zaraz tu wracam do Was. I cienie są już w paletce. To są te dwa nowe cienie, czyli to jest ta Biała Brzoskwinia po prawej stronie i Sople po stronie lewej. Tutaj dla porównania tych sopli jest cień na górze rozjaśniacz. Jak widać, go już prawie nie ma, no ten cień najszybciej mi schodzi, bo on właściwie do każdego makijażu. No i tak jak widzicie, ja mam bardzo stonowane te kolory, bo ja nie lubię kolorowych makijaży, ja wolę zawsze podkreślić, jakby lekko tylko wymodelować tą moją strasznie opadającą powiekę za pomocą różnych kolorów, ale wydaje mi się, że te nowe cienie będą mi się też dobrze sprawdzały i tak ładnie będą tutaj korespondowały jakby kolorystycznie. Także takie na górze 6 matów, 7 mat fioletowy, jak widać najrzadziej używany na dole. I tutaj mam też lekko błyszczące cienie właśnie. O, nazywa się Uroczysty Beż i też go bardzo lubię, ponieważ on delikatnie bardzo połyskuje, ma takie maleńkie drobineczki, a wygląda bardzo naturalnie. No i tutaj mój brązer, właściwie nie brązer, to są dwa moje róże. Jak widać też, który jest mój ulubiony, to rzeczywiście jest najlepszy dla mnie róż. Nazywa się Panna Młoda i naprawdę go polecam, bo wygląda bardzo, bardzo naturalnie na twarzy. Także tak teraz wygląda już moja paletka. Taki jest kolor tej kredki. Bardzo ciemny brąz. Właściwie taki brązowo-czarny chyba bardziej bym mogła powiedzieć. A zaraz zobaczycie, jak wygląda na dłoni. Pokazuję w takim dość dużym przybliżeniu. Słuchajcie, błyskawicznie jakby tak sunie po skórze. Jest mięciusieńka, naprawdę taka żywa konsystencja. Wydaje mi się, że dobrze będzie się malowało. A dzisiaj jeszcze tego nie pokażę, bo muszę ją trochę poćwiczyć, ale prawdopodobnie kolejny wykorzystanie kredki zobaczycie już w niedzielę. Także zakupy całkiem udane. Jeszcze sobie wykorzystuję taki troszeczkę moment wolnego czasu, ponieważ już właśnie zaczął nam się rok akademicki. Także dla mnie taki wytężony okres pracy. A w tym roku będę miała jeszcze więcej pracy niż poprzednim, bo oprócz tego, że no, pracuję tak jak pracowałam, to mi się wiele z godzinami nie zmieniło, to jeszcze zaczęłyśmy z koleżankami, zaczniemy niedługo już tak naprawdę w
terenie realizować taki bardzo ciekawy projekt związany właśnie z naszym życiem zawodowym. Myślę, że o tym projekcie Wam kiedyś powiem, bo rzeczywiście warto o tym mówić i warto taki temat też podejmować, także to będzie znowu kolejne wyzwanie. Okazało się też, że w październiku muszę na szybko przygotować jeszcze jeden artykuł naukowy. No tutaj takie różne sprawy wynikły, w każdym razie chcę też wykorzystać tę szansę i właśnie ten artykuł napisać, a to zajmuje naprawdę bardzo, bardzo dużo czasu. Wiecie, jedna strona takiego naukowego artykułu to potrzebuje tak naprawdę wielu godzin pracy gdzieś tam z czytaniem, z robieniem notatek, jeszcze układaniem, przemyśleniem pewnych treści, także przypuszczam, że również to tak mnie tutaj dość mocno obciąży. Mówię o tym dlatego, że od razu przepraszam z góry, jeżeli będzie sytuacja, kiedy nie zdążę wyrobić się z filmikiem, no to niestety po prostu go nie nakręcę, aczkolwiek postanowiłam też znajdować czas na przyjemności, a Wy już wiecie, że YouTube, nagrywanie filmików na YouTube, publikowanie ich, czytanie Waszych komentarzy, to jest dla mnie też przyjemność, także myślę, że zawsze gdzieś tam na tą przyjemność też jeszcze czas będzie. Jeżeli chodzi o przyjemność, to mieliśmy ostatnio również taką dużą przyjemność. Byliśmy w Operze Wrocławskiej, na Operze Don Giovanni Mozarta. To jest opowieść o Don Juanie. Myślę, że bardziej tutaj mówi nam wszystkim coś pojęcie Don Juan. Historia Don Giovanniego, czy Don Juana, a artystycznie przełożona. I znowu tym osobom, które gdzieś tam miałyby ochotę sobie do naszej wrocławskiej opery przybyć, to z czystym sumieniem polecam Wam właśnie tę inscenizację. Była ona w ogóle bardzo ciekawie zrobiona, ponieważ akcja tego dzieje się w szpitalu psychiatrycznym. Mamy oczywiście muzykę Mozarta, mamy arie, takie jakie są w oryginale. Mamy też kostiumy, które mogą być takimi kostiumami, tak naprawdę troszeczkę dwuznacznymi, ale no, są piękne, są świetnie zaprojektowane i osoby, które są na scenie, bohaterowie są jakby w zamierzeniu tego reżysera, który właśnie taką inscenizację zaproponował, pacjentami szpitala psychiatrycznego. Każdy z nich ma swój problem. No, ja tutaj tak próbowałam sobie odczytać z pozycji widza, jakie to problemy są, więc na pewno przede wszystkim główny bohater ma problem z wiernością w stosunku do kobiet, traktowaniem instrumentalnym kobiet, ma potrzebę cały czas sprawdzania się w różnych podbojach. Jest tam też jedna z postaci, Donia Anna, która prawdopodobnie cierpi na depresję spowodowaną śmiercią bliskiej osoby. Tak sobie też rozszyfrowałam, że mamy tam, znowu zapomniałam nazwy, w każdym razie pana młodego, który cierpi na taką maniakalną zazdrość i tak dalej, i tak dalej. Ciekawe to było, nie powiem. Opera była też ciekawa, ponieważ reżyser jest, pochodzi z Ameryki Południowej i zespół, który stworzył między innymi właśnie scenografa, osobę, która produkowała też garderoby, zajmowała się garderobą, to również są z tamtej części świata. No i na przykład Donia Elvira wyglądała jak Frida Kahlo, także ciekawe, bardzo ciekawe inscenizacje, bardzo ciekawe przedstawienie. Ja w ogóle zauważyłam, że jest ostatnio taki trend, że te wszystkie przedstawienia operowe, teatralne realizowane są jakby w innej konwencji, jakby w bardziej współcześnie albo bardziej wielowymiarowo odczytuje się to, co artysta chciał powiedzieć. No, przykładem tutaj są na przykład spektakle realizowane w Teatrze Wielkim, Operze Narodowej w Warszawie, zwłaszcza przez Mariusza Trelińskiego. Czy to jest dobre, czy to jest złe? Wiem, że zdania melomanów są podzielone. Na pewno jest to ciekawe i powoduje, że słuchacz nie tylko słucha, nie tylko doświadcza różnych przeżyć estetycznych, ale także gdzieś tam jest stymulowany do myślenia. A propos przyjemności, a propos stymulowania do myślenia, to jeszcze za chwileczkę siadam sobie tutaj i nagrywam do Was słowo wstępne do niedzielnego filmika. I w tym filmiku pojawią się stylizacje z elementami ubrań, które są najmodniejsze w tym sezonie, które należą do wiodących trendów w tym sezonie. Mam nadzieję, że ten filmik również Was zainteresuje i że przybędziecie tutaj w niedzielę. Dzisiaj już dziękuję Wam bardzo za spotkanie. Do zobaczenia następnym razem.